Witam Was na kanale Teen World. Pokażę Wam dziś, jak przygotować szybką zapiekankę z kalafiora i ziemniaków. Zapraszam do oglądania filmu. Zaczynam od obrania około 1 kg ziemniaków. Formę do zapiekania smaruję tłuszczem. Następnie wszystkie ziemniaki kroję wprost do formy w cienkie plasterki. Do zapiekanki użyłam mrożonego kalafiora. Jeśli jednak chcecie użyć świeżego, wybierzcie takiego o średniej wielkości. Jeszcze zamrożone różyczki kroję w mniejsze kawałki i układam bezpośrednio na ziemniakach. Warzywa posypuję kilkoma łyżkami szynki wędzonej, surowej, pokrojonej po prostu w kostkę. Białą część z jednego pora kroję w drobne paseczki. Przekładam go do miseczki i zalewam wrzątkiem. Odstawiam na kilka minut, dzięki temu, że por będzie sparzony, nie będzie taki ostry. Odsączonego z wody pora układam na wierzch zapiekanki. Do osobnej miseczki wbijam dwa jajka i dodaję 5 łyżek mleka. Odmierzam również 3 łyżki słodkiej śmietanki 30. Dodaję pół łyżeczki majeranku, 1/3 łyżeczki tymianku, 1 łyżeczkę słodkiej papryki w proszku, 1/3 łyżeczki gałki muszkatułowej zmielonej i 1 łyżeczkę soli. Doprawiam również odrobiną pieprzu. Energicznie mieszam rózgą wszystkie składniki, by dobrze się połączyły. Spróbujcie sos przed polaniem na zapiekankę. Być może, tak jak ja, będziecie musieli dodać jeszcze odrobinę soli. Równomiernie wylewam całość sosu na zapiekankę. Posypuję ją z wierzchu 2 garściami tartego sera. Zapiekankę piekę w 180 stopniach na grzaniu góra-dół na środkowej półce piekarnika przez około 50 minut. Jeśli po pół godzinie zobaczycie, że z wierzchu zaczyna się mocniej przypiekać, przykryjcie całość folią aluminiową. Zapiekanka świetnie daje się odgrzewać na patelni, dlatego jest to fajna propozycja obiadu na 2 dni. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Wszystkich nowych widzów serdecznie witam na moim kanale i zapraszam do subskrybowania. Jeśli znacie smaczne przepisy na zapiekanki, proszę podzielcie się nimi w komentarzu, a na pewno je wypróbuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie.